godzinie 17 na Bielniku odbyły się wojewódzkie obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na uroczystość przybyli m.in. wojewoda zielonogórski Marian Ekiert, burmistrz Jan Koziołek oraz przedstawiciele różnych stowarzyszeń kombatanckich, zakładów pracy i szkół z naszego regionu. Oprawę muzyczną zapewnił chór Kanon i Wojskowa Orkiestra Dęta z Solechowa. Wartę honorową przy pomniku pomordowanych wystawiła kompania reprezentacyjna garnizonu Sulechów oraz harcerze z 9. Drużyny Harcerskiej. Po odegraniu hymnu polskiego pan mecenas Kut zapoznał zebranych z historią walk z germanizacją i okupantem hitlerowskim. Przewodnicząca Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, panie senatorze, panie burmistrzu, panie kierowniku rejonu, panie przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie, przedstawiciele władz wojskowych i kombatanckich, weterani wrześniowej wojny obronnej, kombatanci pozostałych środowisk, czcigodny księże dziekanie, droga młodzieży, szanowni rodacy. 55 lat temu salwą niemieckiego krążownika Schleswig-Holstein skierowaną na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. Pochłonęła ponad 50 milionów istnień ludzkich, w tym ponad 6 milionów obywateli polskich. Dokonała ogromnych zniszczeń dóbr kulturalnych, zamieniła w rumowisko wiele krajów Europy, a nas, Polaków, postawiła na krawędzi wielowym działaniu, postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow, którego haniebne tajne klauzule przesądzały o czwartym rozbiorze Polski. Mimo to w dniu 1 września 1939 roku żołnierz Polski przyniosły tak zwaną klęskę wrześniową. Sam nie obronił ojczystego kraju, ale obronił honor narodu i jego biało-czerwonego symbolu. Nadto swym bohaterskim oporem wielkopolskiego poety Wojciecha Bąka. Nasza śmierć nie nadchodzi w nocy, by nam chłodnym palcem zamknąć oczy. Nasza śmierć to jest 20,4%. Ich bazę stanowiła wieś, których około 4000 zginęło z głodowego wycieńczenia. Ujawnione tuż po wojnie szczątki pomordowanych w lasach Włońska, Dąbrowy, Tłok i Gościeszyna wskazują na to, że lasy te kryją jeszcze wiele tajemnic. Później odbyła się msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Piotra Markiewicza, poświęcona pamięci zabitych na ziemi wołsztyńskiej, a także wszystkich, którzy walczyli i zginęli w walce przeciwko hitlerowcom. Mszę zakończyło churalne odśpiewanie Boże coś Polskę. Rany, ponosząc cierpienia, aby Polska mogła się odrodzić. Ale chcemy też modlić się za nas, byśmy potrafili, ale krople potu, byśmy z wielką odpowiedzialnością i miłością mówili: Polska, moja ojczyzna. To życie w Bogu będzie coraz pełniejsze, będzie dla nich wielką radością i szczęściem. Mamy tę ufność, że Bóg ofiarę życia, ofiarę cierpienia, przelanej krwi, poniesioną dla ojczyzny i modląc się
za poległych w obronie ojczyzny. Musimy zastanowić się także i wybiec myślą w przód. Zastanowić się nad dniem dzisiejszym i spojrzeć. Dużymi literami jest tam wypisany napis: przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Znanych i nieznanych żołnierzach, obrońcach naszej ojczyzny, którzy swym czynem, nieugiętą wolą walki i najwyższym poświęceniem dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej. Do was mówię, synowie i córki narodu polskiego, którzy w czasie okrutnej próby nie zawiedliście i pokazaliście światu, że Polski jesteście warci. Was wołam, stańcie do apelu, tak jak stawaliście murem przeciwko hitlerowskiej i sowieckiej nawale. Wzywam was do apelu, żołnierze oddziałów obrony narodowej, Korpusu Obrony Pogranicza, bohaterowie polskich Termopil, obrońcy Westerplatte i Poczty Gdańskiej. Was, piechurów, 14, 17, 25 i 26 Dywizji Piechoty, Ułanu Wielkopolskiej i Podolskiej Brygady Kawalerii, i wszystkich żołnierzy bohaterskiej Armii Poznań, która tak skutecznie opóźniała natarcie przeważających sił niemieckich od granicy państwa aż do Warszawy. Was wszystkich, heroicznych żołnierzy bojów pod Mławą, Piotrkowem, w Borach Tucholskich i nad Bzurą, obrońców Twierdzy Modlińskiej i Warszawy, uczestników walk pod Tomaszowem Lubelskim i Kockiem. Stańcie do apelu! Bohaterskich żołnierzy Powstania Warszawskiego, obrońców Woli i Starówek, Mokotowa i Śródmieścia, Powiśla i Czerniakowa. Stańcie do apelu! Was wszystkich wołam, żołnierze polscy, których frontowe drogi wiodły ze wschodu i zachodu, z południa i północy, przez lądy. Halt! Stanuj! Stanuj! Halt! Ładuj! Stanuj! Halt! Zabezpiecz! Broń! Napad! Broń! Przez pierś! Broń! Proszę przysiąść tam pod tablicę, żebyśmy... Odbył się również apel poległych. Po apelu wszystkie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterów Bielnika.